Słuchajcie, pobrała nam rybka, karp. Jest, ładnie. A, nie karp. Panie kolego, żebyś tam nie zwiał. Kuźwa, ja to mam pecha. Ale zaliczony. Leszcz, ładnie. Słuchajcie, spiła się rybka, nie dociąłem. Fajt łapa ze mnie. Zaraz go jeszcze raz złapiemy, nie martwcie się. Skusił się na czerwonego robaczka. Ale niestety nic z tego nie było, nie dociąłem go. Mogliśmy mieć swoją życiówkę, a nie mamy nic. Ale słuchajcie, na czerwonego robaka pobrał. Także wiecie. Zobaczymy, co będzie dalej. Taki ładny leszczyk, może miał nawet 40 cm, spiął się przy samym brzegu. Powiem wam, ja mam ten problem, że ja nie docinam ryb i dlatego one mi się spinają, bo ja jestem dla nich za bardzo delikatny. Raz się żyje, nie? Więc muszę wam powiedzieć, że lechor był fajny, ale wiecie, spiął się przy brzegu. No kurczę, miał może ze 40 cm na pewno. Słyszycie, co się dzieje? Przez chwilę zarzuciłem wędkę. Taki pech. To niemożliwe, że porzucili ryba. Słuchajcie. Słyszycie to? Coś pika, ale wiecie. Była rybka zaliczona, bo była już prawie na brzegu. Pół na pół, był ładny. No. Kamerę zainteresowałem, zacząłem się interesować kamerą i... Tak to niestety wyszło, że mi się rybka spiała leszcz. Ładnie. Myślałem, że to był karp, jak pierwszy raz się pokazał. Także wiecie, nie wszystko wyłapali na tej wodzie. To wszystko wina podbieraka. Za daleko był. Powiem wam, rybka super była. Czułem ją na kiju, naprawdę. Wspaniała była. Tutaj cały czas mi coś w dziubie, zobaczymy co to. No chcę dzisiaj złapać jakiegoś potwora. Muszę wam powiedzieć, że ten leszcz, co teraz go ciągłem, to na pewno była moja życiówka, bo mój największy leszcz to był aż 40 parę centymetrów. Nie, co ja gadam, 25 centymetrów. A ten to naprawdę mogła być życiówka. Zacząłem się interesować kamerą. Dawałem mu luzu na wędce, bo czułem, że luz, że zawraca. Mogłem go jeszcze trochę dociąć, żeby był mój. Ale cóż, poradzę. Świat się nie zawali, czekamy na następną rybkę. Miejmy nadzieję, że coś pobierze. Coś mi pika
kurde na tej wędce nie chcę ciąć, bo nie wiem co to jest. Docięcie ryby powoduje to, że ona się spina przy samym brzegu. Ale powiem wam, że wielka szkoda, bo to chyba była największa rybka, jaką bym złapał teraz wszystkich wędkarzy, co tutaj są, wiecie? Tak patrzę, to nikt takiej ryby nie ciągnie, nie? Mogła być fajna ryba. Cóż, zaraz założymy robaka. Może to skusi ryby do żerowania. Rybka naprawdę godna podziwu. Ja się jestem bardzo zły, bo nie zaciąłem jej tak jak powinienem. Mam nadzieję, że skusi się jeszcze jakiś jeden leszczyk taki ładny. A spiął mi się przed chwilą, kurczę, przy brzegu leż, 140 cm. No, ciągłem go, zainteresowałem się kamerą. O, teraz coś się dzieje. Włączałem ten tam telefon i przy brzegu go miałem do podbiorka, gdzie mi się odwrócił i wypił się. Na czerwonego. Próbowałeś, że coś się dzieje. No, coś się dzieje. Coś zostało chyba z tego zarybienia, albo jeszcze z poprzednich, no, bo z tego co się pytałem. Nie, z poprzednich tam. Wszystko biorą, nie? Ja tylko dla materiału dobrego, żeby było na internecie. No ładny był, czułem go, holowałem go. Tu parę razy luzu mu dałem podczas holowania. Nie dociąłem z tego po drodze jeszcze troszkę. Bo ja nie zacinam bardzo mocno ryb, tylko odjedzie, podniosę wędkę. No, leszczą ma miękki pyszczo. Myślałem, że to karp na początku. Wolno, nie wolno mu tam luzować za bardzo. No. Jak się poluzuje, to mu haczyk wyskoczy. No, bo nie poluzował tutaj po drodze, to on go wyciągnął. Już podbierak trzymałem, a on się odwrócił. No ale cóż, no, czekam na następnego jakiegoś. No, miejmy nadzieję, że będzie większy. Ale pogoda dobrze się taka zrobiła, bo jechałem tutaj, to na deszcz się kurczę zabierało i nie wiedziałem jak to będzie, ale posiedzę jeszcze trochę dłużej i zobaczymy co z tego będzie. Na jednej wędce założyłem ten ryż prażony, taki żółty, z tymi czerwonymi rybakami. A tutaj na tego czerwonego robaka swojego coś się dzieje. Nie? A byłem tu w lato, no to łapałem takie po 25 cm leszcze. Ale to spokojnie było, słoneczko od rana świeciło i co chwilę też mi brało, ale bardzo malutkie, okonie małe i te leszcze. No i krąpi parę małych złapałem, ale tak to nic większego nie. No dzisiaj mogłem mieć życiówkę, a straciłem. Że tu i takie po 70 też były lepsze. No, no pewnie gdzieś są, tylko że... No szczęśliwy ten, który złapie i nie zabierze, a wypuści, żeby jeszcze większe urosły. Pod topolami siedzą? Proszę? Pod topolami, tam jest najgłębiej. No z tego co wiem, to tu jest tak płyce i tam się robi głębia. A ja zawsze tutaj to stanowisko drugie siadam. Jak mam brać, to będę brać. W tamtym roku tu wyciągnął też tak na...